Nazywam się Alan Finger. Od 38 lat jestem instruktorem jogi i założycielem szkoły jogi. Moi najlepsi instruktorzy pokażą ćwiczenia, które może wykonywać każdy. W dzisiejszym programie nasz instruktor, Gene Kerner, pokaże serię pozycji dla tych, którzy chcą być bardziej elastyczni. Są to bezpieczne pozycje, które można ćwiczyć przez całe życie. Zaczynamy. Zróbcie sobie trochę miejsca i przygotujcie się na ćwiczenia, które odmienią wasze życie. Nazywam się Gene Kerner. Jest ze mną Douglas Stewart i jesteśmy na słonecznej plaży na Jamajce. Sama myśl o jodze może być przerażająca, jeśli przez lata wasze ciało straciło elastyczność. Ale regularne ćwiczenia pomogą odzyskać sprężystość i poczujecie się wolni. Zaczniemy od ćwiczeń rozciągających. Siadamy rozkrocznie, podciągamy mięśnie pośladków, aby poczuć kości przylegające do podłoża. Nie wykręcamy stóp ani do środka, ani na zewnątrz. Jeśli macie problem z wyprostowaniem palców z powodu sztywności w biodrach, ugnijcie kolana. Z czasem nogi same zaczną się prostować. Teraz, kiedy siedzimy wygodnie, przechodzimy do skrętów. Wdech, skręt w prawo. Prawą rękę umieszczamy za plecami, lewą przed sobą, między nogami. Nogi i stopy stanowią bazę. Głęboki wdech, czujemy strumień powietrza w klatce piersiowej. Na wydechu pogłębiamy skręt. Nabieramy powietrze nosem do tylnej części gardła. Przy wydechu kierujemy strumień powietrza tą samą drogą. Oddech wytwarza gardłowy dźwięk. Zwróćcie uwagę na to, czy wdech i wydech trwają tyle samo. Jeśli nie, spróbujcie wyrównać długość trwania. Powoli wracamy do środka. Przechodzimy do skrętu w lewo. Lewa ręka oparta za plecami. Wdech, wyciągamy kręgosłup. Wydech, pogłębiamy skręt. Prowadzimy tułów klatką piersiową, a nie głową. Nie napinamy karku. Głowa podąża za ruchem klatki piersiowej. Wdech, strumień powietrza podąża do górnej części klatki i płuc. Wydech, pogłębiamy skręt. Ten oddech, który nazywamy Ujjayi, rozgrzewa ciało podobnie jak pozycje jogi. Dzięki nim wasz organizm zacznie wytwarzać ciepło, które przywróci elastyczność. Powracamy do środka. Przyciągamy prawą piętę do uda. Klatkę piersiową ciągniemy do góry i skręcamy do wyprostowanej nogi. Wdech. Robiąc wydech, pochylamy się nad wyprostowaną nogą. Jeśli czujecie sztywność w plecach, możecie lekko rozciągnąć mięsień nogi. Jeśli jesteście bardziej elastyczni jak Douglas, możecie się pochylić i ująć stopę dłońmi. Starajcie się nie garbić, tylko raczej otwierać klatkę piersiową. Powinniście poczuć rozciąganie mięśni nóg i prawej dolnej części pleców. Oddech powinien być gładki i równomierny, a z każdym wydechem starajcie się pogłębić skłon. Poczujcie, jak płuca, żebra i dolna część pleców rozciągają się na wdechu.
Wydech tworzy wolną przestrzeń w organizmie i możemy pogłębić pozycję. Jeśli oddech staje się krótki i płytki, starajcie się powrócić do oddechu Ujjayi. Powoli wracamy do góry. Spróbujcie złapać się za duży palec u nogi lub tak daleko, jak sięga wasza ręka. Prawą rękę unosimy nad głową i przechodzimy do skłonu w bok. Rozciągamy się od biodra aż do palców rąk. Jeśli ręka w powietrzu jest ugięta, należy ją wyprostować nawet kosztem skłonu tułowia. Wdech, czujemy strumień powietrza wypełniający przestrzeń między żebrami. Wydech, pogłębiamy skłon. Jeśli oddech nie jest gładki, zmniejszamy skłon, żeby uwolnić napięcie w naszym ciele i wyrównać oddech. Wdech, prostujemy tułów, wydech, opuszczamy rękę. Zrobimy to samo w drugą stronę. Prostujemy prawą nogę, uginamy lewą. Wdech, klatka piersiowa uniesiona do góry i nadwyprostowane prawe kolano. Wydech, pogłębiamy skłon. Staramy się zachować równowagę przy skłonach do jednej i do drugiej nogi. Z czasem bardziej napięta strona również się rozciągnie. Przeważnie jedna strona jest bardziej otwarta niż druga. Nie ma w tym niczego niezwykłego. Wczujcie się w oddech, który rozluźnia ścięgna. Rozciągamy lewą, dolną stronę pleców. Powoli wracamy do góry. Prawą ręką chwytamy się za palec u nogi lub w tym samym miejscu, w którym robiliśmy to z drugą stroną. Wdech, lewą rękę unosimy nad głową. Wydech, robimy skłon. Wdychamy strumień powietrza, który rozpycha bok ciała. Na wydechu pogłębiamy skłon. Rozciągamy zarówno prawą, jak i lewą stronę ciała. Wdech, wracamy do góry, wydech, opuszczamy rękę. Rozsuwamy nogi, ręce za plecami, podciągamy mięśnie pośladków i robimy wdech. Klatka piersiowa uniesiona do góry. Na wydechu pochylamy się do przodu. Nie garbimy się, próbując dosięgnąć czołem do podłoża. Pochylamy klatkę piersiową. Kolana mogą być lekko ugięte. Czujecie, jak rozciąga się wewnętrzna strona ud? We wszystkich pokazywanych ćwiczeniach rozciągamy biodra. Dzięki temu nie tylko w jodze, ale i w życiu wiele czynności będziecie wykonywać z większą swobodą. Można przełożyć ręce do przodu lub pozostać w takiej pozycji. Powoli się podnosimy. Douglas jest bardzo rozciągnięty, więc nie przejmujcie się, jeśli nie robicie tego tak jak on. Stopy przysuwamy do siebie podeszwą. Ręce zostają za plecami. Pośladki przysuwamy bliżej stóp. Klatka piersiowa wypięta, kolana przyciskamy do podłoża. Do ćwiczeń zakładamy coś wygodnego. Ubrania nie mogą krępować naszych ruchów. Dzisiejsze ćwiczenia zapewnią nam elastyczność do końca życia. Kolana składamy razem i prostujemy nogi. Stajemy na czworakach w pozycji kota. Palce szeroko rozstawione, dłonie na wysokości ramion, kolana na wysokości bioder.
Palce nóg podwinięte. Wdech, pośladki wypięte, ramiona opuszczone, wyciągamy głowę. Wydech, palce nóg chowamy, plecy do góry, wciągamy mięśnie brzucha, chowamy brodę. Wdech, pośladki do góry. Synchronizujcie oddech z ruchem. Wydech, rozluźnijcie napięcie w karku i ramionach. Wdech, wyginamy górną część pleców, otwieramy klatkę piersiową. Wydech, wciągamy mięśnie brzucha, plecy ciągniemy do góry. I jeszcze raz. Wdech, na wydechu podnosimy biodra do góry i przechodzimy do pozycji psa patrzącego w dół. Zaczynamy od ugiętych kolan. Stoimy na palcach i wypinamy pośladki wysoko do góry. Dłonie rąk mocno opierają się o podłoże. Układamy kręgosłup. Zewnętrzna część ramion rozsuwa łopatki. Teraz zaczynamy prostować nogi. Jeśli czujemy napięcie w mięśniach nóg, robimy głęboki wdech, ujjayi, a następnie wydech lub po prostu uginamy lekko kolana. Niech wasz oddech działa jak barometr. Jeśli jest płytki i skrócony, poszliście za daleko. Jeśli jest równomierny i gładki, możecie pogłębić pozycję. Nie myślcie o tym jako bólu. Potraktujcie to jak normalne uczucie. Może nie dzisiaj, ale z czasem stopy znajdą się coraz bliżej podłoża. Opuszczamy tułów, stajemy na kolana. Prawą nogę wysuwamy do przodu. Ręce kładziemy na kolanie. Stopa lewej nogi wyciągnięta na macie i robimy wdech. Na wydechu przesuwamy ciężar ciała do przodu. Czujemy rozciągane mięśnie lewego uda. To jest łagodny skłon. Jeśli chcecie go pogłębić, lewa ręka zatacza łuk nad głową i ciągniemy ją do tyłu. Wdech, wydech, opuszczamy rękę. Przesuwamy nogę w bok, kolano na tej samej wysokości co stopa. Wdech, klatka piersiowa i biodra skierowane do przodu. Wydech, wypad do boku. Rozciągamy wewnętrzną stronę ud i pachwiny. Na każdym wydechu pogłębiamy pozycję. Oddychamy miarowo. Rozluźniamy się. Powoli wracamy. Teraz druga strona. Wysuwamy lewą nogę do przodu, kładziemy ręce na kolanie. Wdech. Na wydechu przesuwamy ciężar ciała do przodu. Robimy głęboki wypad. Mięśnie brzucha wyciągnięte. Wdech. Wydech. Pogłębiamy pozycję. Rozciągamy mięsień czworogłowy. Jeśli to samo robiliście przy drugiej nodze, zataczamy łuk nad głową i wyginamy się do tyłu. Jeśli nie, pozostajemy w tej pozycji. Patrzymy w jeden punkt przed siebie. To nam pomoże zachować równowagę. Wdech, prowadzimy rękę do przodu. Wydech, opuszczamy ją. Przesuwamy biodra do tyłu. Nogę odstawiamy, przygotowujemy się do wypadu w bok. Kolano na wysokości stopy. Wdech, wydech. Przesuwamy ciężar ciała w bok.
Nie skręcamy kolana ani nie odsuwamy bioder. Oddech powoli otwiera nasze ciało. Z każdym wydechem pogłębiamy pozycję, ale nie robimy tego na siłę ani zbyt gwałtownie. Niech wydech będzie waszym przewodnikiem. Wdech, powracamy do środka. Wydech, stajemy na kolana. Ręce układamy wzdłuż tułowia i przechodzimy do skłonów w bok. Wdech, prawa ręka wędruje do góry, wydech, robimy skłon za ręką. Rozciągamy mięśnie od kolana aż do opuszków palców. Ramiona luźno. Strumień powietrza wypełnia cały bok waszego ciała. Na wydechu pogłębiamy skłon. Wdech, powracamy do pionu, wydech, opuszczamy rękę. Teraz druga strona. Wdech, ręka wędruje do góry, wydech, skłon za ręką. Biodra przesuwamy w lewo, palce rąk ciągną do prawej. Nie przejmujcie się, jeśli wasz skłon będzie płytszy. Oddech pomoże wam rozciągnąć ciało. Wdech, powracamy do pionu. Wydech, opuszczamy rękę. Podwijamy palce nóg, kolana i stopy razem, siadamy na piętach i rozciągamy palce nóg. Jeśli odczujecie ból, możecie powrócić do poprzedniej pozycji. Joga może zmienić nasze życie, jeśli jesteśmy otwarci na zmiany. Nazywam się Jean, a to jest Douglas. Ćwiczenia, które pokazujemy, zapewniają elastyczność ciała do końca życia. Palce stóp układamy równolegle na macie, siadamy na piętach. Teraz przekładamy nogi do przodu. Podciągamy mięśnie pośladków, kości przylegają ciasno do podłoża, a nogi wyprostowane. Rękami opieramy się za plecami. Klatka piersiowa wypięta i zaczynamy skłony do przodu. Dla tych bardziej rozciągniętych polecamy przełożenie rąk do przodu i całkowite pochylenie się. W miarę możliwości obejmujemy stopy. Wyciągamy się. Z każdym wydechem rozluźniamy i rozciągamy mięśnie nóg. Na wydechu pogłębiamy pozycję i powracamy do góry. Podciągamy jedną piętę do uda, a drugą układamy w tej samej linii. Ręce układamy na kolanach, dłońmi do góry. Palec wskazujący i kciuk dotykają się. Wyciągamy kręgosłup, zamykamy oczy. Powinniście czuć większą swobodę ciała. W dzisiejszych czasach joga utożsamia się z metodą redukcji stresu i napięcia, ale może być ona również potężnym narzędziem, które otwiera nasze umysły, serca i ciała, a tym samym czyni nas silniejszymi i pozwala współczuć innym. Dziękujemy za oglądanie naszego programu. Nazywam się Jean. Do zobaczenia w następnym odcinku. Opracowanie wersji polskiej Synthesis Media. Tekst Irena Bielicka, czytała Jolanta Niewiadomska.